No na pewno każdy mecz najbliższy po najlepszych wynikach jest meczem na przełamanie. No ale ja tutaj nie powiedziałbym, że graliśmy słabo albo nie wiem, nie jesteśmy w swojej dyspozycji. My naprawdę gramy dobrze i tylko nie zdobyliśmy punktów, a wiemy przecież, że z Widzewem straciliśmy te punkty bardzo pachowo w ostatniej sekundzie tego meczu, więc gdybyśmy wygrali z Widzewem, pewnie każdy kibic, dziennikarz odbierałby ten mecz inaczej. Każdy mecz analizujemy, bo tak to już jest, że poprzednie mecze się analizuje. Zawsze w nich popełniamy błędy, bo piłka nożna to jest grą błędów, więc na pewno rozmawiamy o tym, wyciągamy wnioski, żeby to się nie powtórzyło w następnych spotkaniach. Korona jest bardzo dobrze przygotowana do tego sezonu. Widać, że przede wszystkim stawiają na grę na pograniczu faulu. To przynosi im efekt. Taka jest ich taktyka. Widać, że grają bardzo ostro, mają bardzo dużo żółtych kartek i to świadczy o tym, że ta drużyna jest bardzo zdeterminowana. Cały czas skoncentrowana do 90 minuty. Widać dobrą pracę trenera Łożyńskiego, ale my przede wszystkim musimy się skupić na sobie.